Myślę, że najwyższy czas jest na to, abyśmy w Polsce porozmawiali poważnie o finansowaniu mieszkalnictwa i to w perspektywie nie 3, 4 czy 5 lat, ale 10, 15 i 25. Dlatego, że brakuje nam kilka milionów mieszkań wysokich, normalnych standardów odpowiadających dzisiejszemu poziomowi rozwoju. Jeśli mówię o kilku milionach, to myślę o 1,5 milionie mieszkań nowych, ale także z około 2 milionów mieszkań, które wymagają gruntownego remontu. Żeby taki program zrealizować i zaspokoić potrzeby społeczne, a także żeby on miał sens ekonomiczny, gospodarczy, to musi on po prostu być mądrze przemyślany i musi skojarzyć wysiłki naszych obywateli, którzy chcą zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe lub chcą zainwestować w mieszkania po to, by je udostępnić osobom, których nie stać na wybudowanie mieszkań z własnych zasobów, ale skojarzyć ten wysiłek klientów indywidualnych i inwestorów indywidualnych z wysiłkiem i systemami wsparcia ze strony państwa. Myślę, że konieczne jest wprowadzenie na naszym rynku systemu systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe, ale także systematycznego oszczędzania na cele emerytalne, na cele zdrowotne i na cele edukacyjne. Akurat oszczędzanie na cele mieszkaniowe i na cele emerytalne w wielu krajach jest ściśle z sobą powiązane, ściśle kojarzone. Dlaczego? Dlatego, że czasami ci, którzy mają nadwyżki finansowe w okresie ich aktywności zawodowej, w ramach dywersyfikacji aktywów, inwestują w nieruchomości na wynajem. Ale też niektórzy, którzy zainwestowali, oszczędzali na cele mieszkaniowe ze względów rodzinnych, spadek, dobre małżeństwo z zamożną, zasobną osobą, powoduje, że nie mają potrzeby wykorzystania zgromadzonych środków w ramach długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe. W związku z tym w niektórych krajach dopuszcza się, że zgromadzone środki zasilają odpowiedni fundusz emerytalny. Myślę, że dlatego właśnie powinniśmy w Polsce zastanowić się ze względu na to, że jesteśmy państwem na dorobku, jak wysiłek osób indywidualnych, obywateli indywidualnych skojarzyć z możliwościami państwa i aby zbudować trwały system zachęcający do długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe. A teraz wracając do pytania dotyczącego prezesa UOKiK-u. Nie bez powodu mówiłem tak długo o tym systemie skłonności do oszczędzania. Dlatego, że zaproponowanie kredytów stałoprocentowych wymaga ogromnej już świadomości samych klientów, obywateli, dlaczego warto płacić czasami więcej, ale mieć spokój, że w okresie 5, 10 czy 7 lat stopa procentowa czy oprocentowanie kredytu mieszkaniowego nie ulegnie zmianie. Niemniej jednak trzeba być przygotowanym, że co jakiś czas, właśnie co 5, najczęściej co 7 lat lub co 10 lat następuje weryfikacja tego oprocentowania. I nie może być po prostu tak, że nieprzygotowany klient, nawet pod nadmową także władz regulacyjnych, zdecyduje się na kredyt stałoprocentowy, a później może się okazać, że ta stała stopa jest stosunkowo wysoka i klient powie, on się tego nie spodziewał, czy został wprowadzony w błąd. A więc ogromna akcja edukacyjna i ogromne, solidne przygotowanie oferujących, jak i regulatorów, nadzorców. Ale także trzeba pamiętać, że oferowanie tych kredytów stałoprocentowych niesie za sobą nie tylko ewentualne niespodzianki dla klientów, ale może nieść także za sobą niespodzianki dla samych instytucji finansowych i nadzorców. Przy tej zmienności na rynkach światowych może się bowiem okazać, że zarządzanie ryzykiem kredytów o stałej stopie dla instytucji finansowych może być bardzo trudne. Stąd, aby uruchomić na większą skalę tego typu produkty, potrzebna nam jest skoordynowana, solidna praca regulatorów, nadzorców, a także instytucji finansowych i klientów. Niemniej jednak sądzę, że warto podjąć taką próbę i decydować się na oferowanie kredytów zmiennoprocentowych, kredytów stałoprocentowych,
ale nie wykluczałbym, że dobrym wyjściem byłoby oferowanie kredytów stałozmiennoprocentowych. To znaczy, gdzie część kredytu jest w pewnym reżimie zaciągana, a część kredytu w innym reżimie. W niektórych krajach dzieje się tak, że klienci uzyskują kredyt częściowo ze zmienną stopą procentową na realizację programu mieszkaniowego z banku, można powiedzieć komercyjnego czy uniwersalnego, a z kasy budowlano-mieszkaniowej mają część tego kredytu, który de facto jest prawie stałoprocentowy. Czyli poważna dyskusja na naszym rynku jest potrzebna, żadne pośpieszne działania, tym bardziej, że mamy pewne doświadczenie, kilka banków usiłowało oferować kredyty ze stałą stopą procentową. Nie cieszyły się one jakimś nadmiernym zainteresowaniem, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy próbować po to, żeby nasz rynek był tutaj w pełni rozwinięty i odpowiadał na zainteresowanie klientów.